Dobra, siemanko w kolejnym odcineczku. Dzisiaj jedziemy się przejechać na spokojnie gangiem. Dawno mnie jeździł, pełny bak. Nie biorę butów crossowych, bo nie będę zbytnio... Nie będę szalał. Szalał. Motor odpalany, nie odpalany 3 lata. Musi go rozgrzać i... Pietrucha, nie denerwuj mnie. Patrz, patrz. Daj mu! Patrz, widziałeś jak mu dałem? Patrz. A, widział? Jak chodzi? Dobra, jedziemy. Zobaczymy się na miejscówce. Pokażę wam jak to tu wygląda na chwilę obecną. Wpadłem tu traktorem z wronami i wyrównałem to wszystko. Jakie będą plany, to nie wiem, ale na chwilę obecną toru nie ma. O, jak widać, ładnie wszystko wyrównane, skoszone. Nie wiem, muszę się zastanowić, ale prawdopodobnie zrobię jakiś tor, tylko mniejszy, i zagospodaruję bardziej ten dół tutaj, te takie bardziej nieużyteczne części, a tutaj górę to też powycinam te drzewa i pewnie zrobię tutaj łąkę. Nie wiem, muszę się zastanowić dobrze. Pokażę wam jak bobry działają. Działają ostro. Patrzcie co z dębem robią. Dęba ostro. Z dębem ostro tutaj działają. Nie wiem, parę miesięcy z nim kurde. Ze 3 miesiące, 3-4 miesiące z nim. Po troszeczkę go podjadają. No twarde drzewo, no, ale widzę, że już zaczyna dom pękać, o. Zaczyna pękać, więc za niedługo runie. O, widać świeże tutaj podgryzienia z tej strony. Widocznie oni chcą, żeby poleciał w tamtą stronę na rzekę, no. Epierony, kurde, mądrale. Dobra, jedziemy dalej. Dzisiaj, tak jak mówiłem, na spokojnie, więc nie ma co szaleć. Tam na tamie. Pasowałoby gdzieś do lasu jechać, coś się pobawić. Bo taka jazda po drodze, ja widzę, że wyczyścili, jak gaz idzie. Bo gaz tu idzie, to wyczyścili, widzę. Może przejedziemy się, zobaczymy. Ostatnio jak tutaj jeździłem, to tego nie było jeszcze. A stojąco. A fajnie czasem poskakać. Thank you.
jest droga. Skurczysyny. To jest nasz lasek chyba. Muszę zobaczyć na mapki w domu. Trzeba będzie tu przyjechać traktorem i pozabierać. Wpadli tu, powycinali, a drzewa kurde nie ma. Ktoś to pozabierał. No. O kurde, no tu jest, tu było drzewo. Czekajcie, to idzie tam. Potem przechodzi przez naszą drogę. Na drugą stronę. I w tamtą stronę to idzie. Kurde, jadę do domu zaraz, zobaczę na mapki. Wychodzi na to, że mi ktoś kurde drzewa pokradł. O kurde, na wiosnę albo na jesień to najlepiej się jeździ motorem, bo nie ma tych liści i wszystko widać tak fajnie. Te kanionki, nie kanionki. O. Kanionki, nie kanionki, wszystko tak fajnie widać. Tutaj się na dole jeździło, ale widzę, że jakieś drzewo się wywaliło. To już nie przejechałem, już dobrze, że nie pojechałem to paryją, bo już bym nie przejechał. Jedziemy tym kanionkiem, może się nawrócimy niżej tym szczytem. Jadę, co mi tam. Jeszcze jakieś hamulce są, więc mogę zjechać. Ewentualnie wpadniemy do Paryi i pojedziemy Paryją. Tragedii nie ma. No jeździsz, jest gdzie, niedaleko od domu. Fajne takie tereny. Ja nie lubię, powiem wam, jak widzicie po moich filmach, ja nie lubię tak za bardzo szaleć. O, o, widzę, że tutaj są chyba jamy lisów. Z jednej strony, z drugiej. Może na mnie jakiś nie wyskoczy. Tak, dobrze mówię? Tak, jamy lisów. Jeszcze podobno się u nas wilki gdzieś wprowadziły. Mam nadzieję, że nie trafię na wilki. Jak coś, no to ma się te ręce. Kurde, kusi mi tutaj gdzieś w Paryjki takie wjechać. Ale to może nie dzisiaj, nie samemu, bo jak coś, żeby ktoś pomógł. Pojedziemy tutaj tym lejem pojedziemy ewentualnie. Zjechałby na dół i spróbowałby wyjechać tam. Kurde, chyba tak zrobimy. Motoru mnie raczej nikt nie ukradnie. Może jakoś zjadę. Ja nie zjadę. O. A wiem, jestem od drugiej strony. Dobra, wiem, w którym miejscu jestem. To nie opłaca się tam jechać na drugą stronę. Fajna skała. Wszystko piaskowiec. Się obsypuje wszystko. No. No, wyobraźcie sobie, że kiedy chciałem tu pod górę wyjechać TTR-ką, pod to. Dojechałem tam do połowy i potem darłem tam na boki do góry. Dobra, teraz trzeba wyjść jakoś pod górę. Idziemy dalej. O, o. Patrzcie. Paliwo kapie. Dobra, jedziemy. Powolutku. Nie ma co szaleć.
Nie przeleciałem przez kierownicę, więc źle nie jest. Ale będzie lecieć. Na chwilę jeszcze zamkniemy. Padnę tu kiedyś speedbike riderem pojeździć. Oj kurde. O kurde, co to się stało? Zgasł mi na trawerzie. Piero. Nie leje się. Paliwo się wylało z gaśnika. Za ostro. Ojej. Za ostro pod górę. Wyszedłem z prawy. Wyszedłem trochę z prawy. Muszę potrenować, pojeździć. Cały czas jedziemy na zamkniętym kraniku. Otworzymy. Idziemy dalej. Jedynka trochę za szybka. Pasowałoby kurde 5 biegów, żeby było. Jedynka taka super wolna. Do takiego endurowania właśnie. Biegi trochę za krótkie są. Prędkość przelotowa jest hitowa. Wszędzie zryte. Jesteśmy po drugiej stronie kanionka. Tam wcześniej byliśmy u góry. Powiem wam, że crossową tu nikt nie wyjedzie. Nie ma opcji. Jakimś endurakiem, ale było to jasny kieran. Drzewo komuś tu poleciało, ale zeschnięte całe. Wyobraźcie sobie, że wyjechałem tutaj TTR-ko. Kurde, z godzinę się tu tym męczyłem, bo chyba z parę razy, nie wiem czy nagrałem to na filmie,
Chyba nie nagrywałem. Ojej. I wyobraźcie sobie, wiecie, jak jechałem terką tutaj? Jechałem tak, że po skosie na tą stronę, po skosie na to. I tak zygzakiem próbowałem jak najwyżej. Myślałem, że wyjadę po samą górę, ale na wysokości tego drzewa, co tam widzicie, tego, już był problem. Dojechałem, a potem się ześlizgiwałem. Już nie dało się po zygzakiem wyjeżdżać. No i skręciłem, potem odbiłem na tamtą półkę i wyjechałem na górę. Powiem wam, crossową nie ma opcji. Za duża moc. Zrywałoby wam koło i cały czas koło by wam uciekało. Endurakiem jeszcze. Mógłby to tak zrobić, jak ja robiłem teterką. Chociaż byłoby problem wam się nawracać. Po prostu jak dojedziecie tu zygzakiem, mielibyście problem nawrócić motor w drugą stronę i zygzakiem w drugą, bo byście zjeżdżalibyście. Teterka fajna, niska, no to można było sobie z nią robić i lekka, można było z nią robić co się chciało, ale pitbike'iem już nie da rady tak za bardzo jeździć. Tylko i wyłącznie ze względu takiego, że straszne te 140, te silniki, to takie wariaty są, tak można to nazwać. Mianowicie, no zrywa, kurde, słaby strasznie dół, ale znowu zyskuje to na przy gazowaniu, a TTR-ka zarąbiście ciągła od zera, po prostu, żeby TTR-kę zgasić, udusić, to naprawdę strasznie ciężko. Jak miałeś dobry motor, wszystko wyregulowane idealnie, to ten motor potrafił chodzić na taki tak pach, 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 pach i zdech dopiero. A takiego MRF-a robi tak pach, 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 bam, 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 nagle zdechnie i koniec. Takie pierdnięcie jest zdycha, nagle. No i pod tym względem właśnie mi się TTR-ka bardzo podobała. To chyba najlepszy sprzęt, na jakim jeździłem. Do spokojnej jazdy polecam każdemu. A co to widać, bo jak zanim zacząłem nagrywać, TTR-ek było pełno powystawianych. Było pełno ich na internecie. Odkąd zacząłem nagrywać TTR-ką, no nie, myślałem sobie kupić jakiś taki do roboty sprzęt, taki tanio, do naprawy. No to TTR-kę teraz naprawdę jest ciężko, 125 jest ciężko dostać. A chciałbym tą na tych mniejszych kołach, nie na większych, tylko tą wersję na mniejszych, żeby jeszcze była taka mniejsza, bardziej kompaktowa. Może kiedyś się uda. Żałuję strasznie, że sprzedałem tą moją, bo to była normalnie. Ona akurat wymagała remontu, no ale to remont to tam drobne pieniądze. I za grosze sprzedałem i nikt nie chciał kupić z was. No to jest najgorsze, za 2700 wystawiłem ją. Wszystko paliła, jeździła, tylko ona kopciła już, nie? Wymagała remontu. No. I nikt nie chciał z was kupić. Musiał na mapki popatrzeć i tutaj kiedy pochodzić, które dokładnie te lasy są nasze. I porządki porobić, bo pełno drzew powalonych. Pozbierać to wszystko ładnie, poznaczyć, ponabijać słupki. Nie no. Jest gdzie jeździć. Zalety pitbike'a. Jeszcze zrobimy takie trochę może dłuższe kółko, żeby tak szybko do domu nie zajechać. Mocy.
tego powera, można tak powiedzieć. Ale do takiej jazdy na spokojnie, żeby tak się przejechać, po prostu rekreacyjnie, no naprawdę jest super, super sprawą, jako takie no drugie moto, nie? Koszty naprawy są małe, nie martwicie się nabijaniem tych motogodzin. Serwisowanie no nie jest trudne. No co więcej no powiedzieć. Ojej, straciłem równowagę. Ojej, kiedy ja tu ostatnio byłem? Ale widać, że się zapadnęło tutaj wszystko. Zaraz już pitbike'iem przejadę. Ale dalej jeździ dużo osób. No i wcale nie trzeba gazować, żeby tu wyjechać. Nie trzeba zrywać tej ziemi. Na spokojnie, bez nerwu. Zobaczymy, jak tutaj rozjeżdżone wszystko jest. Ale widać, że wyrównało się, woda zrobiła swoje po zimie. Chociaż tak dużo kamieni jest wszędzie podwalanych. No. No zima zrobiła swoje, trochę się to podrównało. Ale i tak wydarli tutaj ostro dziury. Chociaż widać, że się miejscówka znudziła. Zawijam się na chatę. No i widzimy się niebawem w kolejnym odcinku, więc do następnego, trzymajcie się. Na razie, hej!